Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Mój organizm postanowił się zbuntować i się rozchorować. Z tego też powodu przez tutaj jakąś chwilę z Wami mnie nie było. Natomiast dzisiaj czuję się już trochę lepiej, więc postanowiłam przywdziać mój galowy outfit, na który składają się oczywiście spodenki od piżamy oraz moja ulubiona, wręcz bym powiedziała najulubieńsza bluza. Postanowiłam zapleść takiego jakże imponujących rozmiarów i imponującej grubości warkocza. Korektor, tusz, balsam do ust i od razu ta twarz jest inna, chociaż coś, co mnie zawsze zastanawia, że jak jestem chora, to mam najładniejszą cerę. Nigdzie nie wychodzę z domu, zdycham w łóżku, ale mam najładniejszą cerę, więc to tak wiecie, może coś na pocieszenie. Ale kończąc te już moje jak zwykle przydługie dywagacje, zapraszam Was dzisiaj na filmik... Przepraszam, na filmik z zakupami. Zakupy głównie poczynione w Superfarm i powiem Wam, że już nie pamiętam tak wypasionych i tak dużych zakupów Superfarm. To są chyba największe zakupy z Superfarm ostatnich lat, dosłownie. Mam też jedną rzecz z Rossmana i trzy rzeczy z Inglota. I na Inglota trochę ponarzekam, bo ceny w Inglocie dobijają już do tych makowskich, co jest moim zdaniem lekkim przegięciem, ale wiele, właściwie chyba wszystkie albo prawie wszystkie rzeczy, nie, wszystkie rzeczy kupione w Superfarm były kupione w cenach promocyjnych, więc tutaj jakoś świecie się psychicznie odbiłam. Tak, zacznę od Superfarm i od odżywki do rzęs, bo no widzicie moje rzęsy trzy razy pociągnięte tuszem i mimo, że tusz, który obecnie stosuję, czyli tusz marki MAC jest dla mnie bardzo zadowalające, bo daje bardzo ładny efekt naturalnych rzęs. Jednak uważam, że rzęsy stoningowane odżywką i później pomalowane tym tuszem byłyby dużo grubsze, dużo gęstsze, dużo dłuższe, no i po prostu wyglądałyby lepiej. A że moja ulubiona odżywka, ulubiona jedyna jaką stosowałam, odżywka do rzęs Exlash, jest niestety w cenie regularnej droga i kosztuje 199 zł, choć sprawdzę się wyśmienicie, to chciałam coś tańszego. I robiłam takie małe, prywatne badanie właśnie i porównywałam różne te odżywki, tak no powiedzmy do 60-70 zł. I oczywiście najwięcej pozytywnych opinii, najwięcej pozytywnych recenzji ma odżywka z, to jest marka chyba Oceanic, Long for Lashes. I naprawdę widziałam, że oko po tej odżywce robi się po prostu mega owłosione. Natomiast czytałam też opinię, że jeżeli macie wrażliwe oczy, a takie jak ja mam, no to niestety może te oczy podrażniać, więc jeżeli mam do wyboru owłosione oko, ale chore oko, czy liche oko, ale zdrowe oko, no to jednak ta druga opcja wydaje się być bardziej kuszącą, więc przeczytałam również w internecie o nowej odżywce marki Elbiotica. Jest to Active Lash serum przyspieszające wzrost rzęs i tak naprawdę skład nie jest aż taki tragiczny jak we wszystkich tego typu odżywkach, chociaż oczywiście to nie są odżywki naturalne, bo w naturalny sposób długie, gęste, piękne rzęsy nie rosną, jeżeli stan wyjściowy jest taki dosyć średni. Tutaj oczywiście oprócz gliceryny czy keratyny, pantenolu, argininy, więc wszystko niby ok. Jest ten Bimatoprost, czyli składnik, który pod taką czy inną nazwą zawsze w tych odżywkach jest zawarty, więc nie jest to odżywka naturalna i to też, no wiecie, nie zawsze przychylnie wszyscy na to patrzą, bo no tak jak mówię, stosowanie tego typu odżywek nie jest do końca moim zdaniem zdrowe. Natomiast stwierdziłam, że ją sobie kupię, przetestuję, szczególnie, że w Superfarm była właśnie ona objęta promocją, może nie jakąś szaloną, ale lepiej zawsze za odżywkę do rzęs zapłacić 39, a niżej 49 zł. W ogóle patrzę na to opakowanie, tak się patrzę i sobie myślę, kurczę, co tutaj może się znajdować? W ogóle, nie wiem, jakieś ulotki czy coś, a tu wyjeżdża piękna czarna trumienka. Naprawdę muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, jak ten produkt ekskluzywnie wygląda. Sam sobie też wygląda naprawdę, no, co najmniej bym powiedziała przyzwoicie, bardzo, bardzo ekskluzywnie i elegancko. No i tak jak wszystkie tego typu odżywki, nie jest zakończona, ten aplikator nie jest właśnie zakończony grzebyczkiem, tylko takim małymi włoskami i na górną linię rzęs każdego wieczoru powinniśmy tę odżywkę aplikować. Po 4 tygodniach powinno zacząć się coś dziać. Pełen efekt kuracji powinniśmy uzyskać po 3 miesiącach codziennego stosowania. Na razie mogę powiedzieć tyle, że używam 2 razy na noc i nie mam podrażnionych oczu, więc no, oby ten stan się utrzymał, a czy coś uzyskam, czy coś zobaczymy, to myślę, że wspólnie będziemy obserwować. No i dam Wam znać, chociaż Wasze sprytne oko na pewno ogarnie temat, czy coś się na oku dzieje, czy odżywka nie działa. Na razie mogę powiedzieć, że nie podrażnia i więc spoko. Ale też byłam zawsze zainteresowana serum do rzęs. Jest to serum marki Eveline Advanced Volumier. Innowacyjnym BioRestore Complex i jest to skoncentrowane serum 3 w 1. Ja tutaj nie spodziewam się żadnego szału, biorąc pod uwagę skład produktu i też tak naprawdę no, aplikację produktu, no bo jak ma, nie wiem, zadziałać na cebulki włosów, jeżeli to jest zwykła szczoteczka, no,
wiecie, jeżeli aplikujemy produkt na rzęsy, a nie na tuż przy linii rzęs, gdzie one rosną, no to tak szału jakiegoś pielęgnacyjnego bym się nie spodziewała. Natomiast ja ten produkt kupiłam do stosowania jako bazę pod tusz. Nigdy takiego produktu nie miałam, zawsze byłam zainteresowana tą bazą marki Dior, która była pionierem na rynku, ale że kosztuje ona około 150 zł, a mniej niż 15, no to jakby... No jak mam próbować, to wolę się uczyć na tańszej niż na droższej. Zobaczymy, na pewno pierwsze wrażenie pojawi się na blogu. I dwie rzeczy, tym razem już do pielęgnacji cery, stricte do pielęgnacji cery, którymi po prostu... które mnie cieszą, co by to dużo mówić, które mnie cieszą, bo... Jeden z tych produktów, jedno serum stosowałam już wcześniej i dało doskonały efekt, a o drugim słyszałam dużo dobrego, więc spodziewam się również fajnych zmian na mojej skórze. Pierwsze serum do stosowania na noc jest to Bielenda Skin Clinic Professional Super Power Mezzo Serum, aktywne serum koregulujące i to serum zawiera 10% kwas migdałowy, kwas laktobionowy, witaminę B3, przeznaczone jest do skóry z niedoskonałościami, podobno doskonale złuszcza, ładnie oczyszcza, ale nie działa tak mocno, aż... nie działa tak agresywnie, no bo kwas migdałowy w stężeniu 10% no nie jest to jakiś szał, nie zadziała nam na napory, jak wiecie, jak odkurzenie, że 3 razy użyjemy i och, nie wiadomo jaka zmiana nastąpi. Natomiast ja jestem zawsze cierpliwa w stosowaniu kwasów, a też ten kwas nie jest w takim stężeniu jakiś... wiecie, bardzo agresywny dla skóry, więc też nie powinna się zbyt mocno złuszczać. No i druga kwestia, cena. I to, że ja markę Bielenda ostatnio zaczynam bardzo lubić, bo uważam, że są taką marką, która nadąża za trendami pielęgnacyjnymi, a nie gdzieś tam jest, jak to czasami naszym filmom się zdarza, być dawno, dawno, daleko, daleko w tyle. Więc bardzo się cieszę. I taka buteleczka o pojemności 30 ml kosztowała mnie w cenie promocyjnej nieco 20 zł, około 20 zł. Cena regularna to chyba 28, niecałe 30, więc zobaczymy, zaczynamy stosować, zobaczymy co będzie. Stosuję na zmianę, znaczy będę stosować na zmianę z olejkiem z The Body Shopu, więc co drugą noc będę to na swoją twarz nakładać. A serum, który już miałam wcześniej, z którego byłam niesamowicie zadowolona, jest to Flavoce Serum marki Auriga. Jest to takie serum, któremu ja ufam i mimo, że to ono jest drogie, bo w normalnych aptekach ta 15-mililitrowa buteleczka kosztuje czasami nawet ponad 100 zł, a czasami nawet grubo ponad 100 zł, co uważam, że jest grubym przegięciem. Ale czy w internecie, czy w aptekach właśnie internetowych, czy na przykład korzystając z takiej promocji w Superfarm, kosztuje 70 kilka, więc uważam, że warto się skusić, bo są niektóre produkty, na przykład widziałam, że dr Irena Eris prowadziła jakiś produkt, właśnie jakiś serum do stosowania na twarz z witaminą C, ale tam w ogóle nie powinno było podanej zawartości witaminy C, więc jeżeli mam wydać 70% na produkt, 70 zł na produkt, który wiem, że zadziała, a 50 czy 60 tak jak w przypadku dr Ireny Eris i nie mieć nawet informacji, co tam się znajduje, no bo że witamina C to fajnie. No bo nie oczekujmy, że mamy, nie wiem, 2% stężenie witaminy C w danym produkcie i że ta skóra będzie pięknie rozjaśniona, że będą nam się przebarwienia rozjaśniać, czy nie wiadomo jaki będzie efekt antyoksydacyjny, bo to no tak to nie działa. Tak, tyle jeżeli chodzi o twarz. Teraz szaleńcze zakupy, jeżeli chodzi o produkty do pielęgnacji włosów. Wiecie, że ja jestem szczerze zakochana w Resistance Therapist, czyli nowej serii marki Kerastase, ale niestety te produkty już z każdym użyciem widzę, że... robi się ich niestety coraz mniej i tak jak jeżeli chodzi o serum, to kupię na 100% i w ogóle nie będę się zastanawiać, jak mi się skończy, natomiast szampony chciałam coś tańszego, ale coś takiego nowego, coś takiego, czego jeszcze nie miałam, żeby sobie coś przetestować. No i akurat trafiłam na promocję w Superfarm, gdzie te szampony naprawdę spore, bo o pojemności 400 ml były przecenione na niby na 9 zł z kawałkiem, ale przy kasie okazało się, że 8 z groszami, więc 8 zł za butelkę, 400 ml butelkę szamponu do włosów, który w dodatku jest gęsty i powinien się dobrze pienić, to uważam, że to jest naprawdę dobra sprawa. I tutaj mamy L'Oreal Paris z tej serii SF Arginine Resist Light. Jest to szampon wzmacniający, nie zawiera silikonu, więc nie powinien obciążać włosów. Jest przeznaczony również do włosów osłabionych z tendencją do przetłuszczania, ale i do wypadania, więc powinien być taki delikatnie wzmacniający. Ja jakiegoś związku między używaniem szamponu wzmacniającym, a niewypadaniem włosów nie widzę, bo szampon na włosach mamy tak krótko, że tutaj... no nie wiem, czy tak naprawdę można, nie wiadomo jakich efektów się spodziewać, natomiast szampon jest przezroczysty, więc powinien być w miarę łaskawy dla skóry głowy, nie powinien jej obciążać, nie powinien jej przesuszać, nie powinno żadne swędzenie się pojawić, aż z tym czasami mam problem, jeżeli mam taki zbyt jakiś kombinowany szampon, więc byłam ciekawa. No i dobrałam sobie do tego odpowiednią odżywkę z tej samej serii, także mam tutaj taki duecik, odżywka też w podobnej cenie. Jest, ale mi gorąco. Czekajcie, przepraszam Was, przerwa. Przerwa na picie. Ja w ogóle mam poliki, jakbym
3 kg ryżu wsadziła, ale dzisiaj jest to wszystko au naturel. W każdym razie odżywka kosztowała również około 8 zł czy 7 zł, ale pojemność to 200 ml. I drugi zestaw, bo myślicie, że co? Jeden szampon, jedna odżywka? Nie, no wiecie, mam długie włosy, to szybko jednak te produkty się kończą, więc że nie mogłam się zdecydować, czy chcę taki zestaw, czy taki zestaw, to kupiłam sobie taki szampon, który już na YouTube, o którym na YouTube już było głośno, widziałam u innych dziewczyn i widziałam, że większość były z niego zadowolone. Jest to również seria SF Fibrology szampon ekspansja gęstości. Przede wszystkim w życiu nie spotkałam się z tym, żeby szampon perłowy, który może obciążyć włosy, dodawał włosom gęstości czy objętości. Natomiast jeżeli dla moich włosów się nie, do moich włosów się nie sprawdzi, czy właśnie będzie uczulał skórę głowy, czy skóra głowy właśnie będzie mnie spędziała, no to z przyjemnością zużyje go mój mężczyzna. Także tutaj o jakieś marnotrawstwo się, broń Boże, nie martwię. Cena również 8 zł, pojemność również 400 ml. No i nie chciałam brać drugiej odżywki, bo również kończy mi się maska. W projekcie Denko pokazywałam Wam jakiś czas temu maskę Kerastas. Teraz kończę maskę Artego i już żadnej maski tutaj w moich zapasach, mini zapasach nie mam. Więc zdecydowałam się na tę maskę. Ona w cenie regularnej kosztuje około 20 zł, teraz kosztowała 12,99 za 300 ml. Również ekspansja gęstości, maska pogrubiająca strukturę włosów. Czasami po prostu śmiać mi się chce, jak czytam te obietnice. No ale, słuchajcie, zobaczymy, może cudo się stanie. Ja na cudo nie liczę, ale jakby coś tam się chciało na włosach zadziać, to będziemy obserwować, czy będą okropne, oklepnięte, czy jakoś w miarę będą wyglądać. Zobaczymy. Moje włosy też nie są bardzo wymagające, więc może Anusz te produkty się sprawdzą. A różnica między tym produktem a szamponem Kerastas jest ogromna, bo jest ponad 10-krotna, więc zawsze warto spróbować. Tak, coś co uwielbiam. W zeszłym roku szalałam za tym produktem i absolutnie miłość mi nie minęła. Po prostu już nadeszła jesień. Tak, mamy już kalendarzową jesień, jakby nie patrzeć. I mnie znowu chwyciło na mój ulubiony żel marki Dove o zapachu pistacjowego kremu i magnolii. Aha, no i do kompletu oczywiście, no może nie do kompletu, ale kupiłam sobie dwa mydełka z Dove. Tutaj mam tą moją ulubioną wersję, bo niestety jeszcze mydełek pistacjowych nie ma, ale czekam, jestem cierpliwa, może się doczekam. I jest to mydełko z serii Purely Pampering o zapachu mleczka kokosowego. Tak jak za kokosem, tak średnio, to pięknie pachnie. Gówno, co czuję, szczerze mówiąc, bo no zapchane, ale coś tam, jak się człowiek mocniej sztachnie, to coś tam czuć. No i tak, tyle jeżeli chodzi o Superfarm. Mówiłam, że na wypasie. Jedna rzecz, którą kupiłam, jedna, ale za to wspaniała i sprawdzona, którą serdecznie polecam, to oczywiście moja ulubiona kredka z Lovely. Nie mogłam jej znaleźć, problem już widzę z ich dostępnością, zrobił się globalny. No nie globalny, nie, ale ogólnopolski. Jest to kredka marki Lovely z serii Perfect Line w odcieniu 1. I trzy przegródki oczywiście w rozmianie są dostępne, odcień 1, 2, 3. Ta pierwsza pusta, druga zawalona, trzecia zawalona, no a tam, gdzie ja szukam tej kredki, to oczywiście jej nie było, ale dorwałam ostatnim, także mi się poszczęściło. Szczególnie, że moja poprzednia kredka, no już jest w takim stanie dosyć, bym powiedziała, konuskowym, więc bardzo się cieszę, że zrobiłam sobie właśnie taki mini zapas i ona kosztuje 5,99. Nie kiedy jest objęta promocją, tylko w cenie regularnej, więc cena rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, to powiem Wam, troszkę się zdziwiłam, jeżeli chodzi o markę Inglot i powiem Wam tak, niesamowicie się cieszę, kiedy polskie marki się rozwijają, kiedy są bardzo popularne i bardzo chwalone nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo po prostu mnie duma rozpiera, że ktoś tam za granicą mówi mi, że o, Inglot, rewelacja, super, polska marka, nie wiedziałam, super produkt, w ogóle pewnie Wasza duma narodowa. Bardzo się cieszę, tylko kurczę, czy to się zawsze musi wiązać z tym samym, czyli z podnoszeniem cen. Trochę mi się to po prostu nie podoba, że kiedy jakaś marka staje się bardzo rozpoznawalna i ma super produktu, to zaraz te ceny po prostu muszą szybować niemalże w kosmos. I kupując trzy rzeczy, każda z nich jest po prostu małym wypierkiem, zapłaciłam ponad 100 zł. I to jest trochę przegięcie. Znaczy ja wiedziałam, jakie są ceny, nie byłam zaskoczona, ale sprawdzałam te ceny wcześniej w internecie, no ale trochę przesada. Tak, pierwszy produkt. Nawilżająca, odświeżająca mgiełka do skóry normalnej i słuchaj, mimo iż ja mam mieszaną, to jednak zdecydowałam się na tę wersję do skóry suchej, no bo tutaj, kiedy serum delikatnie może przesuszać i właśnie mocno skóra może nie jakoś mocno, ale skóra na pewno się będzie złuszczać, więc stwierdziłam, że zamiast tej wersji do skóry mieszanej i tłustej, przepraszam, wezmę sobie właśnie ten do skóry suchej, no i zobaczymy. Po prostu powinna być taka delikatnie łagodząca, odświeżająca, nawilżająca mgiełka. 50 ml za 25 zł. Taki mały wypierdek, 25 zł, ale spoko. Natomiast jeżeli chodzi o konturówki, czy to właśnie konturówki w żelu, czy to te do oczu, czy to te do brwi, no to one kosztują, ta do oczu, czyli liner w żelu kosztuje 40 zł, a konturówka do brwi w żelu kosztuje 30, 37 zł, więc czy to jest jakiś super ekstra
Dobry deal, to bym nie powiedziała, szczególnie, że kiedy tę pomadę w żelu do brwi przeliczymy, porównamy z ceną i gramaturą podobnego produktu marki MAC, to nam wychodzi, że cena ingotowa jest praktycznie identyczna jak cena produktu z marki MAC. Ale mam nadzieję, że tyle się o tej pomadzie do brwi, tej konturówce do brwi nasłuchałam, że już nie, po prostu nie mogłam wytrzymać, musiałam ją kupić. A poza tym skończył mi się cień do brwi z Essence, więc dzisiaj widzicie moje przepiękne dziewicze brwi. Po prostu nie mam jeszcze pomalować, a kredki, które mam, nie lubię z nich korzystać, więc stwierdziłam, że zostawię dziewicze brwi zalizane żelem, niż mam użyć produktu, którego nie lubię, więc oby ta pomada była tego warta. Pierwsze wrażenie, jeszcze jest nieotwarta, jeszcze jest po prostu, tak jak dzisiaj, jeszcze moje brwi jest po prostu dziewicza, więc pierwsze wrażenie na pewno na dniach, myślę, że może nawet w weekend, jak się ogarnę, pojawi się na blogu, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że tych 40 złotych będzie warta. Ja mam odcień numer 12, czyli drugi z kolei, jeżeli chodzi o najjaśniejsze. Całą historię, dlaczego ten, a nie inny, napiszę Wam na blogu. Już nie będę Was dzisiaj zanudzać. Ale druga rzecz, właściwie trzecia rzecz, ale drugi liner, tym razem do oczu, jest to w pięknym kolorze, numer jest to 66 i jest to odcień butelkowej zieleni. Widziałam dwa piękne linery, ale no, stwierdziłam, że nie, no kurde, bez przesady. A liner, który będę używać pewnie raz w tygodniu przy dobrych wiatrach i przy dobrym biegu różnych tam zdarzeń. Widziałam dwa przepiękne linery, pierwszy za 169 zł marki Armani, a drugi za 137 Laura Mercier. I stwierdziłam, że kurczę, bez przesady, to ten żel jest, ten eyeliner żelu jest wymagający, dlatego że on bardzo szybko gęstnieje, bardzo szybko zastyga, ale że ja mam tutaj u siebie w szufladce płyn Duraline, którym go będę rozcieńczać, to stwierdziłam, że wolę zapłacić 40 zł niż 140 i no nie wiem, tak postanowiłam, czy to dobrze, czy nie, to na pewno napiszę Wam w najbliższym czasie na blogu. I tak, to już jest koniec. A dlaczego zrobiłam takie delikatne zapasy? Dlatego, że październik i listopad ogłaszam publicznie, wszem i wobec, miesiącem bez zakupów, co oznacza, że nie... żadnych zakupów kosmetycznych czynić w tych dwóch miesiącach nie będę. Dlaczego? Nie dlatego, że mam jakieś kosmiczne zapasy i jakąś teraz wielką akcję minimalizmu przeprowadzam, minimalizowania nie. Natomiast wybieram się w grudniu do Szwecji, do Sztokholmu i spełni się moje po prostu ogromne marzenie. Zawsze chciałam Sztokholm zobaczyć i właśnie wybieram się do Sztokholmu. No, a wiecie, jeżeli mam do wyboru kupić sobie nowe buty, nową torebkę czy siatkę kosmetyków, czy gdzieś wyjechać i właśnie spełnić swoje małe marzenie, to wiadomo, że zawsze na to ostatnie postawię. No ale wiadomo, Sztokholm jest cholernie drogi i po prostu chcę tam sobie trochę poszaleć, więc taki sobie challenge wymyśliłam, że w październiku i listopadzie, właśnie oszczędzając pieniędzy na wyjazd, nie będę robić żadnych zakupów. Jak mi pójdzie, myślę, że pójdzie mi dobrze, bo jak się zaprę, to nie ma, jak to się mówi, nie ma woła we wsi, żeby mnie zmusić, więc możecie trzymać za mnie kciuki. Dajcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał. I tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Buziaczki. Pa!